ogarniam właśnie Maxowi. On tam gdzieś w rogu się myje, ale muszę wam powiedzieć, że tak bałagani, zobaczcie co tutaj jest. Żwirek się skończył, zostało tylko tyle. Zdjęłam Maxowi kołnierz pierwszy raz od czasu tego środowego, to był wtorek, wtorkowego zabiegu. Dzisiaj jest w ogóle piątek, no i dzisiaj mam mu odkleić ten plaster i strasznie się boję to zrobić, żeby go, wiecie, nie pociągnąć, nie wyrwać mu sierści, bo jak był po operacji i byłam z nim u pani weterynarz, to miał taki sam plaster. To znaczy, no więcej miał tych plastrów, było dłuższe. I ona czymś ten plaster pryskała, czymś takim w sprayu, żeby było go łatwiej zdjąć. I myślę, że może być ciężko, no ale wiecie, przynajmniej mu się nie odkleił. Fakt faktem, że on cały czas miał być w tym kołnierzu, nawet podczas karmienia, żeby sobie tego nie ściągnął, nie lizał. Ale widzę, że ten plaster się trzyma, a nie ten plaster, który tutaj ci weterynarze z mojej miejscowości mu przykleili, no to była masakra, słuchajcie, przecież to mu odpadło od razu. Dobra, pozwolę mu się troszkę umyć, bo widzę, że nawet nie jest zbytnio zainteresowany jedzeniem. I zaraz tutaj zmiotę ten bałagan. No myj się, no. O, wiecie, to cały był w sierści. Ej, ale tego może nie. Kochani, gotuję właśnie wodę i będę podawać dzieciom na taką, no nie wiem, podwieczorek powiedzmy, no tak podwieczorko kolację, makaron z kompotem domowej roboty. Właśnie go otworzyłam i jest naprawdę pyszny, no przynajmniej dla mnie jest pyszny. Taki nie za słodki, lekko kwaskowaty. W ogóle oglądałam teraz, pokażę wam, oglądałam teraz vloga Karolines. No i ona sobie robiła coś takiego właśnie, tylko że z czereśniami i czymś tam jeszcze. I słuchajcie, ja od razu wstałam i mówię, nie, robię to moim dzieciakom. Przecież oni to pokochają, nigdy tego nie jedli. Bartkowi i Dawidowi na pewno będzie smakować, a czy Róży, no to zobaczymy. Czekam, aż woda się zagotuje. Jejku, to jest takie proste i pyszne. Tylko że wiecie co, mam tylko ten jeden domowy kompocik, jeden jedyny, ale wiecie, można kupić jakieś śliwki, truskawki i już zacząć pomału robić przetwory. Róża wcina, a teraz zawołałam Dawida. Dawid, przygotowałam ci niespodziankę. Zainspirowała mnie do tego moja znajoma youtuberka. To jest smak mojego dzieciństwa. Czekolad. Nie czekolad. Dawidek oczywiście musi rączki umyć przed jedzeniem. No, pięknie, pięknie. Bardzo ładnie. Posmakuj. No, degustacja. Czekam, że z tej strony stanę, bo tutaj nie ma miejsca za bardzo. A? Nie jest gorąca. Dobre? Pycha, co? Pamiętam. Pamiętasz? A ja właśnie mówiłam, że ty nigdy tego nie jadłeś. A może jadłeś? Może kiedyś jadłeś? Pamiętam, ale nie pamiętam. Jejku, wiesz co, no może kiedyś jadłeś, ale to... Jedy, wiesz kiedy to musiało być? Z 7 lat temu. Pyszne? To podziękuj cioci Karolince. Dziękuję. Ale się ucieszę. No na pewno. Dobra, wcinaj, smacznego. Dziękuję. Zaraz dostaniesz, tylko musi ostygnąć. No słuchajcie, ten cwaniaczek. Cwaniaczek się tak wycwanił. Nie rób tak. Właśnie ja się tego obawiałam, że jak będzie miał klatkę. No bo nie może nadwyrężać bioderka jeszcze, wiesz? Tutaj. Przy dupce nie może, wiesz, nadwyrężać. Normalnie on chce teraz jeść tylko surowe mięcho. Kurczaka, wołowinkę. I już właśnie googlowałam raw food diet dla kota i znalazłam w sumie taką stronkę i tam są jakieś podroby tego typu rzeczy, ale nie wiem, czy to wiecie, czy takie rzeczy to chyba normalnie bym mogła u rzeźnika kupić, no nie wiem, no na razie to się nie orientuję. Ktoś mi kiedyś pisał właśnie, że mam się tym zainteresować w komentarzu i coś tam wygooglowałam, ale wiecie, później jakoś tak zapomniałam, no. No sorry, no po prostu olałam temat, ale teraz właśnie myślę, że to by było dla niego chyba najlepsze. A dlaczego takie dobre jedzonko ci nie smakuje? Za suche jest? No, kotek nie lubi. No kotek nie lubi. Jak to kotek je? O, nie lubi tego. Max, wiecie co, ja właśnie się obawiałam, że on będzie dosłownie tutaj chodził po suficie tej
kratki do góry nogami jak Spider-Man. Max. Maciul, nie rób nam tego, nie chcemy kolejnej operacji. Chociaż wiecie co, ja już... Kotek się boi operacji, tak? No, na pewno kotek się boi operacji. No, czasami trzeba mieć operację, czasami dzieci też muszą mieć operację i dorośli. No. Zaraz żarełko dostaniesz, tylko musi ostygnąć. No, stejki trzeba jeść, a nie kanapeczki. Ojej, wsadziłam mu tutaj. Wiecie co, bo ja wiem, że on powinien jeść bez tego kołnierza, ale od razu się zaczyna lizać. Więc no trudno. O. Jeszcze troszkę musi w tym kołnierzu być, bo naprawdę nie chcę, żeby była powtórka z rozrywki i żeby musiał mieć znowu zakładane jakieś szwy, czyszczoną ranę i tak dalej. To się w końcu musi zagoić. Ale smakuje. To słuchajcie, ja muszę otwierać kolejnego steka. Zobaczcie, do czego to doszło, że książę jest steki z krów karmionych. No. Pięknie, kochanie, ślicznie. Ślicznie, brawo. To też jest pięknie, pomalowane. Pięknie, 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 no. Pięknie. Mogę? No, choruszek mały, kochany, dawaj buziaka. Zostaniesz mój kotek i mogę malować mój fingers. Nie możesz malować palcami. Okej. Okay. Patrzcie to, jak czeka. Jak wyjadł. Micha pusta. Saszetkę zostawił. No mam tutaj dla ciebie więcej, no. No słuchajcie, ja tutaj naczynia myję, a róża kota wypuściła z klatki. Da ci wiarę? To będzie je. Tak, jeszcze najlepiej na dwór go wypuść. Róża, kotek nie może tyle chodzić, tak? A kotek bardzo chce wyjść na dwór. O, a jest słodki, mały kotek. Nie, nie, nie możesz tak robić. Nie, 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 oszczędzaj miednicę. Jak go wypuszczę, to spiernicza od razu albo tu pod ławę, albo tutaj pod kanapę. Ja już mam takie swoje, wiecie. A i kanapę? Wow. Hej, możemy co najwyżej baję pooglądać, ale biegał po dworze nie będziesz. Był dzisiaj ze mną raz na chwilkę. Kochasz kotka bardzo? Tak. No, ja też. To jest nasz niuniuś, tak? O, tak. Wołowinki pojadł i odwaliło. Mhm. Tak. Oj, jesteś dumna. O. Kotek jest dumny? Tak. I patrzcie, ja, nie, ja po prostu nie ogarniam. Tutaj siedzę z kotem, no bo nie mogę go samego zostawić. Zobaczcie, jak sobie założyła buty i uciekła do ogrodu. W piżamie, chora. Nie, nie chodź do klatki, bo normalnie... Ja wymiękam czasami. No pokaż, jaki przystojny jesteś. No pokaż. Ale zadowolony wróciłeś, co? No słuchajcie, Bartka się nie dało wygnać do fryzjera. Nie, no żartuję. Wczoraj mu, nie, ja mu wczoraj powiedziałam kategorycznie, że musi. Nie chciał, no ale się zgodził, ale dzisiaj jak usłyszałam, jaki ma głos, to stwierdziłam, że nie, że on po prostu nie może, bo on ledwo mówił. Oczy czerwone, jest strasznie chory. No. Co się stało? Nie, nie, to naprawdę ja zadecydowałam, bo naprawdę źle z nim. No, także chłopcy byli u fryzjera. Rowerami się przejechali. Były wyścigi, Dawid wygrał. I mamy Dedede. Wow. Dedena jest najlepsza. Krylia. Uj, Switch. To nie. O, jest Fluffy. Dużo nowych? O, tak. Blissey. Będziesz układał w albumie? To jest sushi. Okej. Okay. I Breloom. To jest bardzo ulubiony. Mm-hmm. I Bartka Fido. Ulubione? Fido. Fido, to jest rzadkie. Wiecie co? Kurzyłam się. No, Róża myje ząbki. A ja tu myłam podłogę. Pokaż te włosy, co tu się znowu stało. Połowa włosów ci wypadła z kity. Wiecie co, zamówiłam sobie dzisiaj jedzenie na Amazonie i miało być między pierwszą a trzecią. Róża, ale nie wycieraj w rękaw tej pasty. Idź umyj buźkę, tak? I wypłucz ząbki.
I wiecie co, tak czekam i byłam w sumie trochę już zdziwiona, bo zawsze przychodzi, no tak dość szybko, na przykład jak mówią, że będzie między pierwszą a trzecią, no to jest o 1:10 albo 1:15. I dochodziła już trzecia i tak, nie wiem, mówię, dobra, może będzie jakieś opóźnienie. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mi skasowali to zamówienie i tak się wkurzyłam, bo mam pustą lodówkę, nie miałam żwirku, no i żwirek jest najważniejszy, więc musiałam kupić na Deliveroo. No i w ogóle tyle czekałam, że na końcu Łukasz z Dawidem wrócili, ale już chciałam, wiecie, chciałam mieć już, bo Max ma narobione dużo siuśków, wiecie? Ta kuweta jest malutka i naprawdę wystarczy, że raz nasika, a jedy, tracę głos. I już muszę zmieniać mu cały żwirek. Tutaj mam ziemniaczki. Kupiłam mleko organiczne. Tak z myślą o róży, bo nie mam dla niej już mleka modyfikowanego, skończyło się dzisiaj. Nie, wczoraj się w sumie skończyło, nie? Wczoraj się mleczko skończyło, nie dzisiaj. No i zamówiłam w tym Morrisonie, ale mnie nie przywieźli, a ona je bardzo lubi, więc wiecie, no nadal jej kupuję takie mleko. Tutaj mam kurczaczka, taka mała tacka, 600 gramów i dzisiaj chyba będą kotlety znowu na obiad. Wzięłam dwa ogórki, jeden do mizerii, drugi tak pewnie Róża będzie sobie jadła, bo ona uwielbia. Tutaj mam śmietanę kwaśną. I wzięłam też dwa pomidorki, bo tak ładnie wyglądały. No widzę, że na żywo aż tak ładne nie są, ale na zdjęciu wyglądały przepięknie. Dobra, muszę paniczowi zmienić kuwetkę, bo ma okropny syf. Zobaczcie, przekąski jakieś z multivitaminą były tutaj w żwirku. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, a ostatnio właśnie kupowałam ten. Dobra, widzicie, ta kuwetka to jest taka naprawdę maleńka. O, ja mam rozmiar stopy 38. Co, już koniec spacerku? No tak, 5 minut. Dobra, od razu się załatwia. Dobra, sorry. Trochę prywatności. Róża, przyniosłaś rybkę dla kotka? Wiesz, że kotek lubi rybki? O, ale to słodkie. Kochani, witam się z wami już w niedzielę i w końcu dotarły do mnie zakupy. No, z 24-godzinnym opóźnieniem, ale są, no bo wczoraj zamówiłam jeszcze raz. I pokażę wam tak szybciutko, wiecie, to będzie taki haul zsiaty jakby. Tutaj mam mleko migdałowe dla Róży, bo ostatnio piła bardzo chętnie, tylko że widzę, że kupiłam niestety słodzone, a chciałam niesłodzone, no pomyliłam się, trudno. Tutaj mam dwie śmietany i jedną śmietanę taką, nie wiem, wiecie co, ona chyba jest bardziej tłusta, bo się nazywa Double Cream. I właśnie o coś takiego mi chodziło. Tak, tak, to jest to. Ona ma mnóstwo tłuszczu, także to jest coś dla mnie. Tutaj mam jogurt grecki. Jogurciki dla Róży, to wiecie co, ja jej dam od razu może. Lecimy dalej. Tutaj mam wątróbki drobiowe dla Maxa, już uprzedzając komentarze. Wiem, że koty nie mogą tego jeść dużo, bo chyba chodzi o witaminę A, że jest jej za dużo. Więc zrobię tak, że poporcjuję tą paczkę i no zamrożę po prostu i będę rozmrażać. Max ogólnie, wiecie co, on teraz nie chce jeść nic innego, tylko surowe mięso. Żadnych saszetek, chociaż jeżeli chodzi o saszetki, to on zawsze był wybredny. No a teraz jakoś tak wyszło, że interesuje go tylko surowe mięso, no więc będę mu dawać go więcej po prostu. Wzięłam coś takiego, wiecie co, nie wiem, to są chyba takie jakby aktimelki i one podwyższają poziom dobrych bakterii w jelitach. Nie mam pojęcia, jak to będzie smakowało, wzięłam to pierwszy raz. Tutaj są takie jogurty w tubkach do zamrażania. Mozzarella, takie kuleczki, salami i duża tacka piersi kurczaka, 2 kilo. Tutaj mam nasze ulubione frytki, no ja oczywiście teraz nie jem, jak już to tylko, wiecie, kilka troszeczkę, ale to są chyba najlepsze fryty ogólnie. McCain, no. Soczki bez cukru i tutaj mam taką wodę smakową. Wzięłam tylko jedną, bo jak kupuję dużo, to dzieciaki piją wtedy zamiast normalnej wody, a oczywiście zdrowie jest, żeby piły normalną wodę. Tutaj mam wrapy, te niskowęglowodanowe i wiecie co? Kurczę, zapomniałam wziąć takich normalnych, więc będę musiała dokupić. Kupiłam też 3 grześki. W ogóle byłam zaskoczona, że grześki były w Morrisonie, bo nigdy w życiu nie widziałam tutaj, w tym Morrisonie u mnie w mieście. Tutaj mam rodzynki, Róża uwielbia te takie malutkie rodzynki w paczuszkach. Migdały. Kupiłam kiszoną kapustę, bo ostatnio jadłam golonki i nie miałam kapusty i powiem wam, że w ogóle bez porównania smak. Naprawdę średnio mi smakowały.
I wydaje mi się, że kapusta to jest właśnie to, co dodaje smaku golące. Dla Róży kupiłam takie mleczko. Tym razem nie Aptamil. Tutaj jest... Już ci daję. Tutaj jest serek do smarowania. Jeden taki zwykły i jeden, ten jest pyszny, naprawdę. On jest z łososiem, Philadelphia, super, bardzo polecam. I wydaje mi się, że do sushi też będzie fajnie pasował. Tutaj jest ten tak zwany ryż z kalafiora. Ja ogólnie chciałam kupić taki mrożony, jaki miałam kiedyś. On jest dostępny w Morrisonie, ale tym razem go nie było. A wolę go właśnie niż ten, no ale skoro nie było, to wziąłam taki. Tutaj mam cheddar, taki w kostce, sos czosnkowo-ziołowy Hellmann's, pierwszy raz go chyba mam. A, to są takie malutkie puszeczki, myślałam, że to są takie jak z polskiego sklepu. Więc tak, mam tutaj makrele w sosie curry i druga to jest makrela w sosie pomidorowym i była też makrela w oleju, ale w oleju nie chciałam. Tutaj mam sos korma. Jeden i drugi, no bo wiecie, dla chłopaków jeden no to jest za mało, nie wiecie ile oni potrafią zjeść curry. Tutaj mam sos Cezar, Hellmann's i musiałam kupić bazylię, bo już się mi skończyła. Tutaj mamy głównie chemię, to są chusteczki do nosa zwykłe. O, i właśnie kupiłam papier 500 arkuszy, bo czeka mnie teraz bardzo dużo drukowania. Bardzo lubię ten płyn Pink Stuff, fajnie pachnie, super czyści i to jest taki do czyszczenia różnych powierzchni. Dobra, czekajcie, spadam, bo ktoś puka do drzwi. Tu będziesz mogła piłkami za kosza rzucać? Jemu łeb. I to od razu do tatusia zabierasz? No widzę. I ja wiem, kto będzie sprzątał. A tutaj na ogródku będziesz miała swój własny taki maskujący namiot. Ale dlaczego kupiłeś jej maskujący? Co? Dlaczego maskujący jej kupiłeś? Nie. Bo to jest wojskowy. Asia wie, i z Dawidem będą się bawić. O Dawid nie. Pistolety, nie. Będą się kładli. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Tak? Róża, to jest większe od ciebie. Dobra, tutaj mam wodę i papier toaletowy. Tutaj mam papier do pieczenia. Szampon dla chłopaków przeciwłupieżowy. Mama w swoim żywiole. Ja w swoim żywiole? No. Nie. I co? Zakupy. No ty masz zakupy, tu masz zakupy. No, wiesz ile wydałam na te zakupy? 200 funtów. 200? No. No. A ty ile? Ja widzisz, ty masz tego dużo. Stówę widzę pewnie, co? Nie, nieco. Nieco. Dobra, tu masz jedynie to. Dobra, zaraz masz, zobaczę. Tu masz swoją kartę. Połóż mi tam gdzieś. Kostki do kibelka moje ulubione, naprawdę są najlepsze i nie wiem, czy akurat na 800 spłukań starczają, ale starczają na bardzo długo. Tutaj mam... No. Dobra. Mam 5, tak? Co? To z orzelka. No, no. Masz miejsce? Ale śmieszne. Zobacz, masz miejsce, no. No mam, no przecież pusty zamrażalnik mam, frytki mam i tylko i co. W zasadzie jak był zamrażalny, bo nie w ogóle się stało, się stało. Ach tam. Bo dzieciaki zostawiły otwarte. Tutaj mam takie chusteczki do dupki. No nie tylko do dupki, no ogólnie mogą być jako odświeżające, a te są tak typowo do dupki, mokre. Tutaj mam płyn pod prysznic dla chłopaków, ale myślałam, że to będzie większy, no to im na 3 dni starczy, ale dobra. Kupiłeś gdzieś manyłeczko. Pasta Pink Stuff, moja ukochana. I tutaj są jakieś przegryzki dla Maxa, czy przegryzki, to jest taki, wiecie, taka pasta. A to są te kabanosiki, które on uwielbia. Pomidorki małe, jedne i drugie. Maliny. Pomidory sałatkowe. Borówki. Jedno, tym sobie. Borówki, pieczarki. Makaron. To jest jeden i drugi. Takie dwa opakowania. I dwie sałaty. Dwie różne, taka i taka. Tutaj mam chrupki. Słodyczy nie kupowałam za dużo tym razem, bo dzieciaki przeginają. Bardzo lubię tę herbatkę. To jest taka z rumiankiem,
z wanilią i cikorii, czekaj, jak to się nazywa, Boże, nie wiem, korzeń czego, cykorii. Naprawdę jest super, a ta jest moja ulubiona, detoks, naprawdę uwielbiam, cytryna, imbir. Tutaj mam jeszcze dwa opakowania jajek, mam nadzieję, że są w całości, dwa mleka takie pełne i pistacje, sałata, kapusta czerwona, bo wiecie co, tak mnie wzięło jakąś, nie wiem, dostałam ochotę na surówkę z kapusty właśnie, czerwonej. No i stwierdziłam, że muszę kupić. Tutaj często do kebabów dają tą właśnie kapustę białą i czerwoną. Białą mam, ale ta czerwona, nie wiem, wiecie co, no uwielbiam, naprawdę. Rzodkiewki, ogórek jeden, cukinie dwie, por. I ogólnie jednej rzeczy tutaj nie było. Jednej rzeczy nie mieli, ale wiecie co, teraz wam nie powiem czego. Awokado. Groszek ukochany róży, to jest jej ulubione warzywko. Ziemniaki te czerwone i bananki. No i to wszystko. I dwie stówki prawie, no. W ogóle zobaczcie, Tania ma teraz całą kuchnię zawaloną. Tutaj jeszcze ten żwirek na wierzchu, bo ja go wymieniam za każdym razem, jak Maksima robi. Dobra, zaraz będę to poza kamerą wszystko ogarniać. I tu widzę, chyba jest wszystko wymieszane. To znaczy tak, ja ogólnie nic nie chciałam za bardzo. Ja chciałam tylko pietruszkę. I mówiłam mu, żeby nie kupował żadnego mięsa, ale widzę, że kupił. No, mięso, wędliny. Dobra, nie będę mu w tym grzebać. Nie wiem, co to jest. Jakaś karkówka, coś tam. Dobra, to zostawiam i będę wam pokazywać. No, gdzie prawie 172? 72, 76. Dobra. Bułeczki. To jest na pewno dla Róży. To. Moja pietruszka. Dobra, wiecie co, pokażę wam tak z grubsza, co tu jest. Tu widzę też jakieś soczki, paluszki, to pewnie dla dzieciaków. Dobra, to dla niego, wiadomo. Patrzcie, rzodkiewki kupił. No. Boże, jaki to masz głos. Jest papier, no? Papier jest w salonie. Brałeś leki dzisiaj? Nie. Daj mu to znajdź. Ale on jest za młody na to jeszcze. No 15 ma prawie. Boże, ja się boję, jak ciebie to tak powaliło. To jest na receptę w Polsce. No dobra. No to nie wiem, może mu dam na noc. Parówki z szynki. Dawid? Może w sypialni to sobie rozłóżcie, co? No. Zaraz dostaniesz wątróbkę, muszę wygooglować, ile tego możesz dostawać. Słuchajcie, a ja dzisiaj wyglądam po prostu jak 7 nieszczęść i tak źle się czuję. Wyobraźcie sobie, że zamówiłam na wieczór pizzę. Sobota, dzieciaki chciały pizzę, no dobra. I wiecie co, ogólnie tak przez cały dzień nie jadłam obiadu, ja zjadłam tylko chyba jajecznicę z 3 jajek na śniadanie. I coś mnie tak tknęło i mówię, a zrobię sobie taki cheat day, taki cheat wieczorek i sobie zjem pizzę. I słuchajcie, zjadłam 3 kawałki, tak mi smakowała, że masakra. I strasznie źle się po niej poczułam. O godzinie 3 nad ranem obudziłam się i czułam się, jakbym miała w brzuchu, nawet nie wiem jak to nazwać, po prostu czułam taki mega, mega ciężar w brzuchu, wszystko mnie dusiło. Rano oczywiście kilka wizyt na kibelku i mówię, nie, no nigdy więcej, co mnie podkusiło, żeby tą pizzę gdzieś, i tak się źle czuję. Wstałam o 3, obudziłam się o 3 i nie wiem, o której zasnęłam, ale o 6 jeszcze nie spałam, więc później jeszcze tylko rano chwilę pospałam i tak się fatalnie dzisiaj czuję. Wiecie, ja już tam podjadałam sobie jakieś paluszki czy kilka frytek, jakieś węgle jadłam w takich mniejszych ilościach. No ale tutaj zjadłam naprawdę teraz 3 konkretne kawałki pizzy i po prostu jak tylko pomyślę, to robi mi się niedobrze. I teraz już jest, nie wiem która godzina, jest już po południu, a mi nadal co chwilę jeździ w brzuchu i czuję się tak naprawdę okropnie. Możliwe, że już się dzisiaj lepiej nie poczuję, także nawet nie wiem, czy się będę ogarniać. Dzień dobry kochani, witam się z wami z tego mojego stałego miejsca do pogadanek. Już takiego chyba tradycyjnego, bo ciągle tutaj nagrywam. No już w czwartek, a ostatnio nagrywałam
Z tego, co pamiętam, w niedzielę, tak, bo w sobotę wieczorem zamówiłam pizzę, myślałam, że ona mi zaszkodziła. W niedzielę już się nie czułam zbyt dobrze, ale wiecie co, wydaje mi się, że to po prostu była jelitówka. W ogóle chyba nie dokończyłam tego nagrywania w niedzielę, bo już czułam się coraz gorzej. Natomiast poniedziałek i wtorek to oczywiście oszczędzę Wam szczegółów, ale był już totalnie wyjęty z życiorysu. Poniedziałek to w ogóle spędziłam w łóżku i wstawałam tylko do toalety, wiadomo po co, i napić się, zrobić sobie jakąś herbatę, chociaż nawet herbata mi ciężko wchodziła. No koszmar przeżyłam, kto miał jelitówkę, myślę, że większość z Was miała, to wiecie, że to jest jedna z najgorszych rzeczy ever. I tak naprawdę dobrze poczułam się wczoraj, o dziwo po południu, bo rano jeszcze tak się czułam nie za bardzo, a po południu jakoś tak naszła mnie energia. Chodź Dawidek, przywitaj się. Wracam na YouTube'a po tym chorowaniu. No już wczoraj sobie ogarnęłam chatę, bo wiecie jak to jest, nie? Przy trójce dzieci i jeszcze zwierzaku. I jak się nie ogarnia chaty przez kilka dni, no to jest dosłownie Armagedon. Tak więc sprzątałam toalety, robiłam pranie, kuchnię, tutaj podłogę, no wszystko, wszystko dosłownie. Nie posprzątałam tylko sypialni tak do końca. I wy chłopaki musicie posprzątać swoje pokoje, ale to może jutro, nie? No, jutro w piąteczek. To także naprawdę było bardzo wesoło. Dzisiaj już się czuję ok i nadrabiam. Awokado rzuciłeś? Ojej, będzie poobijane. Dawid, ono jest jeszcze twarde, pokaż je. No, jest ok. Nadrabiam jedzenie, bo... Co ty w życiu? Nadrabiam jedzenie, bo no, jestem teraz totalnie nie na żarta. Prawie nic nie jadłam przez te dni, bo nie mogłam. Po prostu nie mogłam. Już najgorsze było to, że byłam oczywiście głodna, ale nic nie mogłam w siebie wdusić. Masakra po prostu. No ale chciałam się dzisiaj tylko tak zameldować na zakończenie vloga, który będzie takim chyba vlogiem z całego tygodnia w sumie. I nie będzie tam w sumie nic ciekawego tak naprawdę, no ale dobra, niech już będzie, jak już nagrywałam, to wrzucę. No pewnie się zastanawialiście, czemu mnie tyle czasu nie ma. Także niestety dopadło mnie. Dzieci na szczęście nie. Wiem, że jeszcze może ich chwycić, ale naprawdę... Nie chwyci ich, nie chwyci, to się nie wydarzy. Mi się wydaje, że dzieciaki się nie zaraziły, dlatego że one były chore na coś innego. Róża miała najprawdopodobniej, wyobraźcie sobie, rumień zakaźny, bo miała tutaj takie bardzo czerwone poliki przez kilka dni i lekko gorączkowała. Natomiast no Bartek, no to gardło, no jeszcze go trzyma nadal. Także może dlatego się nie zaraziły tym, czym ja się zaraziłam, bo były chore na coś innego. No nie wiem. No i teraz już mogę do Was wracać, także myślę, że jutro już będę nagrywać takiego normalnego, porządnego vloga z jakimś tam gotowaniem. Może sobie gdzieś wyjdziemy, jeżeli będzie pogoda i tak dalej. No także wracam po przejściach, ale najważniejsze, że wracam. Dobra kochani, bo wiecie co, nie wiem ile ja tam tego nagrałam, bo nagrywałam tak przez kilka dni dosłownie po trochu, no bo nic ciekawego się nie działo, naprawdę, totalnie nic. Siedzieliśmy w domu, dzieciaki były chore i jedliśmy to co zwykle, także naprawdę, no mówię Wam, no nie nagrywałam, bo... Nie miałam co nagrywać, no chyba żebym nagrała jakieś tam Q&A czy pogadankę. Właśnie drugiej części Q&A jeszcze nie nagrałam, no bo się czułam tak, jak się czułam. Może nagram jutro. No, muszę sobie usiąść i wszystko teraz fajnie rozplanować. No, także cieszę się, że już jest po wszystkim. Naprawdę bardzo się cieszę, bo to był straszny koszmar. Dobra, kochani, żegnam się z Wami. Życzę Wam bardzo dużo zdrówka i pięknej pogody. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia. Nie wiem, czy jutro, ale myślę, że pojutrze już będzie kolejny vlog. Pa! A totally peaceful mind. Never need a second try. No, you get it right the very first time. It could be the best of days.